Siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Bonkol, jest dzisiaj ze mną Soul Shibo i będziemy grać karczemną bójkę, bardzo świąteczną. Siemano, Soul. Jesteś? Siema, halo, halo? Bonkol. Właśnie myślałem, że sobie mikrofon wyłączyłeś, a ty się witałeś z widzami. Tak, witałem się z widzami, żeby ci nie przeszkadzać. Dobra, ja podejrzewam, że ty jednak druida wziąłeś, a ja dzisiaj sobie tak wezmę może... Ale weź, nie oszukuj. No to nie, no ale... ja, kurde, no to ja zmienić się, no czemu ale byś... to mamy best, gramy best of... Best of 3. No ale ty 3. wiesz, kim ja gram, bo wiesz, kim jestem najlepszy. Jaką klasą. Kurczę, best of 3 gramy. Dobranie no. Murloków u mnie trwa. No, także święta, święta. Choinka miga. Soul Shibo już jest gotów. Uwaga, uwaga. Cóż za niespodzianka. A, jak ktoś nie wie, to ta karczemna bójka w ale tym... Ale czy ja wszystko mam za takie monety, za jakie powinienem mieć? To są totalnie losowe karty, to jest totalnie losowo stworzona talia. Jaka karta, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. No właśnie, niestety, problem tej bójki jest taki, że ona jest to taka mega, mega losowa, jak każda bójka w sumie, tylko że my tutaj nie mamy na nic wpływu, na nic, kompletnie. Jeszcze w niektórych bójkach możemy sobie jakieś swoje karty tutaj przygotować. O fuck! Zmniejszył się na jeden. Tak, tak, bo tu jest losowość taka, że nie dość, że dostajesz losowe karty, to jeszcze zmieniają się koszty stronników, co turę chyba. Moneta. No nie wierzę, coś ty to... O, coś ty to porobił, no to kurde. Za każdym razem, gdy stanie się cen twojego zaklęcia, zadaj 3 punkty losowemu wrogowi. U mojego zaklęcia. No oczywiście. A co trzymie ja mam na nią czarować? No buffami, są takie u druida, wiesz? Są. Jejku, jakie to jest słabe. Naprawdę takie coś ci rzuciło tylko? No, to jest wszystko, co ja mam teraz w tym momencie do rzucenia. Co to znaczy odkryć skronnika? Jeżeli to rzuci... Mogę... Trzy karty i jedną musisz wybrać z tych trzech odkrytych. To są losowe karty. Okay. Jestem ciekaw, co ty tam masz, kurczę, jeszcze za karty. Zaraz się przekonamy. Powiem ci, masz dużą szansę tutaj wygrać. Tak, czemu? Ale że są święta, to myślę, że to będzie dobra opcja. Nie wiem, tak zrobimy. Mówisz? No. Ja tutaj cię tak... O. Okej, okay. Dobra, to teraz... Ojoj, co tu się stało? Mógłbym tu zaatakować... Kurde, tak. Nie rozumiem tej karty. Postacią. To stronnikom czy postacią? Kurde, Murloka. Bo on kurde stawił. Dokładnie, ja widziałem twój odcinek Murlokowej Areny. Problemem tego jest, że karty na tyle są losowe, że jak wyrzucisz wszystkie karty, to już potem ciężko o dociąg tak zwany. O nie, Baron Geddon, jakie to dobre zagranie z twojej strony, bo ty wiem, sobie jajko patrz, tutaj otworzysz. Jajko mi się otworzy. Ależ ty jesteś. No dobra, to teraz... Ty na to, ale to za każdą turą się zmniejsza koszt kart w ręce. Tak, o tak, jeden tak. Zauważyłem. Mhm. Że to jest tak, że o jeden, a nie że randomowo. Dobra. Zadaj jeden obrażeń stronnikowi Zender. O kurde, no nie no, Bonkol, tak mi załatwiłeś na moją najlepszą kartę? No tak ci załatwiłem. No i teraz szczerze mówiąc, ja nie mam czym grać, ale... Liczę na łód szczęścia. Soul, szkoda, że ty nie masz takiej czapeczki, bo ty taką, jak widziałem na takim filmie, że ty byłeś Mikołajem, szkoda, że jej nie masz. Czekaj. Sobie tutaj tak zrobimy. Odkryj nową podstawową moc specjalną, co to znaczy? To jest. A masz Murloka takiego, tak? No. No to zmienisz tą zmiennokształtność, co dostajesz pancerz 1 i atak 1, na coś innego i masz do wyboru. Tak jakbyś inną postacią grał. Ale zrób sobie to, wybierz sobie coś innego, no. Jak jeszcze nigdy nie używałeś tej karty. Będzie wesoło. Nie. Wiesz, to jest akurat fajne, bo na przykład w momencie, kiedy widzisz, że będziesz potrzebował leczenia, to możesz próbować gdzieś tam, może dostaniesz armor,
Albo będziesz... Ojeju, wtasuj wrogiego stronnika do... No wiesz co... Tak ci kurde zrobiłem. Takie wtasowanko zrobiłeś. Tak, wtasowanko ci zrobiłem, mam jakieś pająka na stole. A ja tak zrobię. O, ty skubany. Wypróbuj tę broń. No nie wierzę, takie gniewy. A ty za jeden tylko zaatakowałeś. Czyli masz jakieś dobicie. No bo w innym wypadku to troszkę słabe. Taki robocik. I taka prowokacja. Taka prowokacja, kurde. Kruczy symbol. Czemu słabe? Kartę dobrałem, a tu takie karty lecą do zdoboru, że wiesz, że warto dobrać kartę. Wolę dobrać kartę niż ten. Co żeś zrobił? Cios śmierci. Tak, żebym zrobił. Cios śmierci, właśnie, w tym momencie zadałem go. No i został taki malutki tylko, no patrz, w ogóle ty wiesz, że to jest robocik panda, jak się przyjrzysz? Czy koala? Nie, to jest panda. Nie wiem, czy to jest koala. To jest taki misiek. O no, co ty tu masz za karty w ogóle, ziom? To ci powiem, że jest jedyna opcja, aby jaka? To ugrać, to jest taka. Ty mam jakiś prezent dla Żydolka. O kurde, co to jest? Zniszcz wszystkich? Co to było? Co żeś zrobił z nimi? No... Pobili się. Czasami tak bywa. Oni się pobili, bo to jest bójka właśnie. Otrzymujesz pusty kryształ many. Łabo, co? A ja ci coś podpowiem. Ta karta, co otrzymujesz pusty kryształ many, w momencie, gdy już jest runda, powiedzmy, 8, 9, 10. Kurde, mogę ją zostawić, zapomniałem. I byś dobrał karcioszkę. Teraz zapomniałem, Bonkol, kurde, jak ty mi dobrze radzisz. Gdybym ja więcej czasu z tą spędzał, to bym umiał grać w tą grę. Dobra. Nic więcej nie zrobimy, drogi kolego. To jest bitwa na top decki tak zwana teraz. Kurde, nie. Nie no, muszę go zabić. Kto wyciągnie lepszą kartę teraz? Strach się bać, kurde. Okej. Szczerze mówiąc, tu nie ma co wyrzucić. Więc robimy w ten sposób. My mamy takiego gościa w ogóle, mój się nazywa partner sparingowy. Sparing partner. Dziczały dzikun. No spoko, dobra, to jest do przyjęcia. Jakby to powiedział Czarek, to jest akceptowalne. Ciekawe, ten dzikun kurde zdziczały, całkiem niezły jest nawet. No, całkiem niezły był. No nie, no Bonkol, kurde. Co ty takie czary wyciągasz? No, to są czary no stali. Z mojego wora prezentów mikołajowych. Ojoj. Taki murlok, kurde. A to jest smoczy. No on murlok. Jest troszkę straszny. To jest legendarny murlok. Legendarny murlok, takiego starego. Dobra, na bagnach jak takie spotkasz, to koniec. Teraz zobaczymy, na co cię stać. Co on robi? To jest specjalny, słuchaj, to jest miotacz toporów, tak. Otrzyma obrażenia, zadaj drugiemu bohaterowi. A czemu mu życie urosło? No bo mam obok nowicjuszkę, która pod koniec tury daje jeden życia więcej. Jeden zdrowia więcej. I to jest mechokoto niedźwiedź u ciebie, ojo. Na kompost. Ojoj. To by była dobra karta. Nie wiem, co ci dało do ręki, warto było, czy nie? To się przekonasz. Mechokoto niedźwiedź jest niezły, bo te części fajne daje. Ja to znam takie coś.
A patrz, teraz ja mam największy stream z Hearthstone'a na całym świecie, kurde, Twitcha. Tak, czuję to. Wszyscy przychodzą tutaj się uczyć ode mnie skilla. Bonkol, co ty na to? No ja jestem w szoku, nie? Ja jestem w szoku, że tak dobrze ci idzie. O tylko, kurde. Ej, ty uważaj sobie na tego mechokota niedźwiedzia, nie? Bo... Bo on jest dobry. On ci będzie dawał ten, więc musisz oszczędnie nim atakować. Ty się tam, Bonkol, kurde, nie interesuj, nie? Moim mechakoto niedźwiedziem, kurde. No nie możesz nim atakować, ej! Muszę nim atakować, bo kurde, tak musi... O! Co to? Co on mi dał? Kurcze... To niedobrze! Coś ty zrobił! Zabraniam ci! Kurde! Dobre to było! Co ty na jaka to ta gra jest losowa, stary! Dobra, jedziemy teraz. Mechokoto jedziemy dalej. Kurde, pół życia z powrotem. Ja liczę na to, że jednak ta gra zrobi coś dobrego dla że mnie i odda mi dobrą kartę. Na razie ja w tym momencie przegrywam, myślę, że to każdy widzi, ale powiem ci, że co bym chciał dostać do ręki? Deathwinga? Albo Gromasza? Nie wiem. Jeszcze powiedz, że go znowu cofniesz, kurczę, nie? Widzę, że ty jesteś taki mocarz. No zamienisz mu serio życie z atakiem, jak ja go mam zabić? To ty na to, Bąkuś. No nie, no stary, ale zauważ to, że patrz, ty ej, dostałeś się, smoka, nie? Ja tylko 15 sekund, nie? No to nie jest problem. Problemem są te karty, które dobieram. Akurat na tę kartę nie mogę narzekać, bo była dobra, ale... No z dormu tutaj grubo. Stary, ty nie zdążysz! Nie zdążysz! Tak to jest, kurde. Zdążyłem, stary. A nie zabiłem tak? A, bo nie, bo tyś sobie... Kurde, pomyliłem. Widzisz, się sam sobie porobiłeś. Sam siebie porobiłeś. No bo mało czasu jest, kurde, żeby się zastanowić. No ale sam siebie porobiłeś, no. Masz 15 sekund? Aha, bo tutaj są jeszcze wchodzą animacje w grę. Ło, coś ty tu porobił. I nic więcej chyba nie zrobiłeś. No nie mogłem, kurde, jest, uderzyłem, no. Bo słuchaj, ty nie możesz czekać na animację, ty ja nie ty czekam, musisz... ja już naciągam, stary, już zawczasu. Aha, naciągasz strunę. Naciągam strunę. No i co? I teraz co zrobisz? Na nikogo nie czeka. Co ja zrobię? Jak nie! Myślisz, że cię kurde nie uderza w twarz? No myślę, że nie zrobisz tego, bo jesteś kolegą sympatycznym. No nie wierzę. Koniec, Bonkol. Koniec, kurde. Dobrze, 1-0. 1-0 dla Soła. To co, rewanżyk teraz? Tylko rewanżyk ja teraz, zmieniam Bonkol. Sobie ten talię. Ty też zmieniasz jakiegoś... No, zobaczymy. Dobra, to bierzemy... Ja sobie coś takiego wezmę. Myślę, że będzie wesoło. A kto stawia totemy? Szaman? To ja wezmę sobie szamana. Chcesz być totemowy? Porobiony Bonkol, kurde, zostałeś. Hearthstone, arena śmierci, kurde. A wiesz co jest fajne? Na przykład jak nie masz wszystkich kart, to w tych bójkach możesz się właśnie nauczyć, zapoznać ze wszystkimi robią, kartami, bo tak. Ja nawet nie znam takich kart, no że to są losowe sekund? Te karty. Dobrze, to teraz kolejna. No to w końcu dobra, to tu jestem już zadowolony. Coś lepszego na pewno. O nie, co ja dostałem? Co? Okej, bo ja już znam o co w tej bójce chodzi, to robię tak, dobra. Dobra. Myślę, że ty i twoi widzowie będziecie zadowoleni z tego rozdania, które posiadam w ręce. Tak. A wiesz dlaczego? Ognik, kurde. Ognik jest najlepszy. Ognik jest najgorszy. To jest najgorsza karta, no.
No nie, jeszcze wyżera. To jest to jest... No stary, no ale to jest... I ta gra... Zaraz będę... Walcz ognikiem, stary, z nim. Sam se walcz. Sam se walcz, kurde. Ale ognikiem to zamiotłeś tutaj. Muszę to rozważyć. Musisz to rozważyć, stary. Ty go ją zabijesz jakimś czałem. Uuu, bonkol! Stary, no nie ma co zrobić. Wesołość. Kurde, i byś przyzywał. No jest jedyna opcja, że holinowe dostanę. No jeszcze, dobra, dawaj, dociągaj, dociągaj. Coś jest? Coś jest, dobra. Oj, to jest akurat spoko. Wyczyścisz mi stół? Nie. Stronniczka stronniczkowa. Ale cię kurde! Ześledziowałem! Ale to mi nic nie daje. Dobra, tak to sobie zrobimy, moi kochani. Taki śledź, kurcze. Co mi na tego śledzia powiesz? Nie, nie rób tego. Zostaw mi ją, soul. Jeszcze się cieszysz może teraz, co? Widzę, okay. Że po twojej twarzy... Widzę, że po twojej twarzy to wszystko jedno. Bez obaw, słonka. Ajajaj. Co to za szarżownik? Kurde, słabo, no nie wiem co tu zrobić. Za bardzo. Stary, słabo to karty słabe to ja posiadam. No, zaatakuj leszczem. No nic więcej nie zrobię. W sumie mogłem na odwrót to zupełnie zrobić. Czemu ja tego na odwrót nie zrobiłem? Przecież ja go mogłem zabić, a tamty mi dobić. Ty masz totem, który cię leczy, to jest bardzo niedobre dla mnie. O, super ten totem jest. Teraz zauważyłem dopiero, że go mam. I znów wszyscy są zdrowi, no popatrz. Super, nie? No. Tu. Ty, a ten dał mi kolejnego tego gnola? Czy mi nie stworzył, bo już miejsca nie mam na stole? Stworzył, tak. No ja jedynie mogę ci odpowiedzieć w ten sposób, stary, nie? To są jedyne moje karty w tym momencie. Co ty teraz, kurczę? Ajajaj. Ja muszę gdzieś przekopać moją... O nie, no stary, to jest nie do zrobienia. Okej. Coś jeszcze za jeden masz? O, super, ochydziarz za jeden, no kurde. To byś mi przypadkiem stołu nie wyczyścił. Wow. Ja ciągle zapominam, że mam to leczenie. Akurat leczenie to jest słabizna. Dobra. A co on ma za moc? Otrzymuje za każdym razem, gdy... A, z okrzykiem bojowym. No to ja niestety nic tutaj nie pogram za bardzo. Mogę wystawić tylko kapłankę, żeby tylko ją wystawić. Jejku. Klątwa została odczyniona. Super. Czy ja mogę coś jeszcze wystawiać, czy już miejsca nie mam? Przelicz ilu masz. Możesz mieć maksymalnie 7. Trochę słabo, bo mi teraz nie ten.
Ale nie da mi ani jednej karty, którą jestem w stanie coś tu pograć. Wiesz, Concord, to jest graj, problem. Bo miejsca nie mam na stole. Ale to mnie nie obchodzi w sumie. Okej. Okay. Super zabawa. Czekaj, jeśli tak zrobimy, to będziesz chciał place pewnie... Place is the place, mówią Wonkol. Zgadzasz się z tym? Face is the place? A, może się zgadzam, może się nie zgadzam. Może tak troszeczkę. W każdym razie chcę zobaczyć, co ty jeszcze tam masz w ręce. Co twoja talia dzikiego Janka skrywa? Kurde, dobra. I tak wychodzę na plus. Mhm. Najlepsi są ci, którzy oglądają materiał i mówią, że a, Bonkol to tyle gra i przegrywa. Jakbyście widzieli, jaką losową rękę dostałem, to ja nie mogę, wiecie, bo tu chodzi o to, że ja dostaję tak dziwne karty. One nie są słabe, jakbyście je dostali w rankedach. Na przykład to jest akurat dobra karta, nie? Tylko co ja dostanę? Chciałbyś mieć coś super legendarnego, to jest zajebista karta. Jakbyś miał dwie takie, to jesteś w stanie inspiracją, stary, wszystko zrobić. No 8-8, no. Fajny smok, nie? Tylko, że zginiesz. No fajny, tak? Tylko, że no właśnie, to nic nie zmienia. Na 15 to czemu 12 ma? Co to jest? Jakie 15? Aha! Nie, to tylko i wyłącznie jakbyś z ręki ją puścił, wiesz? To ja zrobiłem. W górze. No dobra, ale ja w sumie cię mogę na mordę bić i... Dokładnie. I koniec, nie? Kurde, Bonkol 2-0! Czy obronisz honor, kurde mistrza? No miało być, słuchaj, miało być best of 3, ale zagramy sobie jeszcze jeden, ten ostatni. Bo tak słabo ci, kurde, idzie. Słabo mi coś idzie, musisz ten, no ja teraz coś zagram tutaj. Dobra, zagramy ja teraz tym. Nieźle. Zobaczymy, co teraz się stanie. A który przyzywa giermków? To paladyn czy kapłan? Bonkol? Jeszcze raz. Giermków kto przywołuje? Giermków przywołuje paladyn. No to ja nie wiem, coś ty wziął, bo ja już wybrałem i czekałem. Jestem ciekaw, czy ty wybrałeś to samo, co ja. Pana z giermkiem. No nie, no pojedynek. No to teraz, dobra, no to teraz to jest akurat dobry przykład. Będziemy mogli pokazać, jak różne karty jesteśmy w stanie dostać na rękę, nie? Miejmy nadzieję, że teraz ja będę miał więcej szczęścia, żeby coś wygrać. O, i na przykład dostałem dobrą kartę, okej, to jest fajne. Co prawda nie mogę jeszcze rzucić. Mam teraz taką powierniczkę. Co ty na to? Wiesz co? O, giermki są. No to werbunek. No spoko. I co teraz? No nie wiem, uderza cię. Powiem ci, że fajna pierwsza runda, nie? Masz czterech stronników. To mi się podoba. Okej. Jedyna rzecz, którą mogę zrobić... Super rozdanie. Mogę tylko tak zrobić. Okej. Czekamy na następną turę. Może coś zmniejszy koszt tutaj. Mam nadzieję. What the fuck? No dajmy koniec. Dobra, to mogę coś zagrać w końcu. Przygotujcie się na ostateczny sprawdzian!
Kto to jest? Zmieniłem ci wszystkich. Zmieniłem ci atak wszystkich swoich stronników na jeden. Kurde, ale... Czekam na rozkaz. Teraz czekamy. Co tu się stanie? Co ja zrobię? Już co, no nie wiem sam. Temu to na pewno to zdejmiemy, a tak to bijemy na twarz, bo to mi nic nie da, że ja ci tu pozabiję. Gruby plejsik. Gruby plejsik, my friend. Taki sztosik, kurde, troszeczkę, wiesz? Troszkę taki sztosik. Dam z siebie wszystko! To moje zagranie jest takie. No powiem ci, że nieźle teraz sobie pogrywasz. No nieźle sobie pogrywam, no bo coś tam w końcu, w czymś mogę grać. Wiesz, bo ja na przykład dostawałem na tym priście przed chwilą karty, nawet spoko. Tylko ich ten... Tylko ich koszt był strasznie. Ale wiesz co zrobiłeś? Zobacz, mojej atrapie dałeś jeden atak. A, bo ona miała zero. Tak zabić. No nie możesz go zabić sobą, bo masz dwa taunty. Masakra trochę. Najgorzej, co? O, troszkę gorzej. Trochę słabo. Mogłem ją najpierw... O, i to jest spoko. I teraz jestem ciekaw. Dobra. Tu muszę przyznać, że mi się to podoba, zagranie. Co to jest za sekret? Gdzie go umieściłeś? Dostałem do tej talii tajemniczego pretendenta, i ja nie mam żadnego sekretu w talii. Super. Superanckość. Czekam na rozkaz. Na koń! O, dobra, jest git. Dam z siebie wszystko! Broń gotowości! Sprawiedliwość nade wszystko! Powiem wam, że jest miłość. O, następny smok kosztuje jeden mniej. Kurde, co tu zrobić? Czekam na twój atak. Do boju! Właśnie nie wiem, jak to zrobić, wiesz? Chyba muszę tak zrobić. O no! Tylko nie tak. Nie wiem, coś za jeden bym musiał uderzyć, ale tylko kogo? Kogo czego? Nie, może tego? Ziom. Trochę poczyszczone, ale czy to... No, jest to jakaś opcja, ci powiem, nie? Ale zmieniają się koszty tych kart. Raz mi spadają, raz mi rosną, nie? No oczywiście, że tak się dzieje. Myślałem, że to jest smok, wiecie, bo miał smoka na górze, ale to nie jest smok jednak, ta karta, którą mam w ręce. Tak sobie myślę. Dam z siebie wszystko! Dość już pytań! Ale to się liczy, ten następny smok to teraz ciągle działa, tak? Czyli muszę po prostu smoka mieć. Tak, 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 musiałbyś smoka dostać. Musiałbyś dostać smoka i wtedy... wtedy on od razu będzie miał zmniejszony koszt. I wyobraź sobie, że te koszty już są zmniejszone ze względu na mechanikę, nie? A on to jeszcze będzie mapa zmniejszony. To jest mapa do złotej małpy. Wow, dostałeś kartę, jedną z najnowszych kart w grze. Rzuć to. A to jest już mapa już? Czy to jest ta laseczka? A, to jest Eliza. No to zobacz, co się dzieje. Tasowałeś mapę do złotej małpy i ona gdzieś jest w deku. Teraz jak ją wyciągniesz, to ją rzucasz i po rzuceniu jest wtasowana złota małpa jeszcze raz do deku. I jak tą małpę dostaniesz na rękę i ją rzucisz... Oju, sorowo, co to jest? Dobra. Zobaczymy. To wtedy ta małpa zmienia ci całą talię i wszystko, co masz w ręce na legendarki, wiesz?
Mhm, ale czy to mi coś da... A legendarki jako legendarne karty, że są mocniejsze, czy... Nie czy, zawsze, nie, czy się nie, nie, robią nie. Po prostu złote karty? Nie, legendarne, to są legendarne, to są tak jak na przykład to, co teraz rzuciłeś, dobra, Bolvar, to są chodzi. Tego typu karty. Tak sobie myślę. To misplay? Jaki misplay? Ja mam wszystko przemyślane, kurde. Aha, jaki misplay? Czekaj. Aha, misplayem było to, że Bolvar dostaje jeden ataku za każdym razem, gdy zginie stronnik. Tak. Tamtym, a później. A kurde, no w sumie byłoby dobrze. Ale co to tam, jeden? Tak, mogłem mieć 10-7, przepraszam. No mogłem mieć, kurde. Mogłem rozegrać 1000 stali kart, kurde. Od Las Vegas aż po, kurde, San Francisco. Aż, dokładnie. Nie. Tatuaże mogłem mieć, wszystko. No ja ci powiem, że ja tutaj... Ja szału nie widzę, nie? Ja tylko muszę tak rzucić i nic więcej nie zrobię z tym. Wiesz co jest najlepsze? Że ty robisz misplaye, ale ty masz wystarczające karty, aby odpowiednio tutaj zrobić to wszystko. Kurde, no... Masakra. No nie wiem, bić cię po mordzie? No chyba nie, co? No rób co uważasz, no to jeszcze brakuje, żebym ci powiedział co masz robić. Okej. No i co, lepiej mogłem zrobić? No nie mogłem za bardzo lepiej zrobić, nie? Nie masz bardzo. Jakiś leszczy na stole, tylko żebyś mi nie wyczyścił całego stołu. A 3-4, dobra. Bałem się, że mi tę dziesiątkę ukradniesz. Do walki. Czekam na ruchę. Nic więcej nie zrobię niestety, my friend. Wiesz? Niestety nic nie zrobię. I dostałem w ogóle tak słabą kartę teraz Paladyna, że jej nie mogę użyć w ogóle w tym meczu, wiesz? W ogóle jej nie użyję, więc mam martwą kartę. No nie, no to jest tragedia, kurde. Jakie ty karty dostajesz na rękę, ziom? I znowu... Dobra. Nie było Litala, no gdzie wy, kurde, karku? Wy macie, kurde, matematykę w szkole. Kema, witam wszystkich. Przepraszam, że nie czytam za bardzo rzadko, ale my tu z Bąkolem taką mamy pojedynek już 2-0 dla mnie, Bąkol. Czy ty to czujesz? Czuję to. Bąkol twierdzi, że trzecia runda z rzędu mu słabo wy... O kurde! Na ile to tak będzie? Oj, dobrze, że umierają. Szkoda, że ja Bolvara nie dostałem, wiesz? Mhm. Małpa wtasowana i dobierasz kartę. Ciekawe, co tam dostałeś na rękę. Na północną grę! Oh my god. Okej. Oj, bąkuś. Dobrze zrobiłem? Jestem w stanie przeżyć. Jestem jeszcze w stanie przeżyć rundę, wiesz? Nie, byłeś one of Lethal z tego co ja widziałem. To znaczy nie one było. Że brakło. One of? Nie, że jakbyś zaatakował mnie wszystkim w twarz, to ja bym przeżył na jednym punktu życia. Na jednym punkcie życia, wiesz? Tak sobie myślę. No to jeden DM, że of, co kurde cicho tam. Jak to się mówi, dupa cicho tam na czacie, kurde. O fuck, ale żeś mi zrobił teraz przygodę. No ale zginąłeś na szczęście. No i teraz... mam kartę, którą jak użyję, to się nic nie stanie. Chyba. To użyję. Bo ja już nawet... Proszę. A. I ja takie karty na rękę dostaję. Moi to drodzy.
Wow, małpę dostałeś. No to porobiłeś mnie. To ja już tu atakuję, bo to kurde. A to jest ta małpa ze złotą mapą, tak? Tak, tak. A teraz, wiesz co zrobimy? Małpa, a ja złota mapa. A to nie, była złota, tak, była mapa, a teraz ten. Dobra, słuchaj, ty to wygrałeś, ale ja kończę turę, jestem ciekaw, co dostaniesz za legendarkę do ręki. Zobacz teraz. No dobra. Dostaniesz legendarną kartę. No, dostałem. Pokaż. Bolf wali tarcza. Konkolo. Moi drodzy, RNG nie jest po naszej stronie. Ty do zera, Bonko, ty chcesz jeszcze się zmienić, no raz byś wygrał. Gratulacje. Nie, co ty nie, jak na YouTubie, kurde, pokażesz. Co? No ja pokażę po prostu, jak słabe karty miałem i nie mogłem ci nic zrobić. Bonko. Nie, no słuchajcie, oczywiście nie, no tam nie zwalam na to, że słabe karty. No po prostu dobrze akurat zagrywałeś, mimo że popełniałeś błędy, to wystarczały ci twoje karty na stole, aby wygrać. Kurde, pewnie jakiś misplayer robił Bonko grube. Czuję, że w komentarzach będą napisane wszystkie twoje misplaye. Tak, dokładnie. Dobra, to ja ci dziękuję, Soul, za wspólną grę. Ja kończę materiał i pa pa, dobra. Mówię wszystkim, pa pa. Pa.